Na program zaprasza Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego. Dzień dobry Państwu. Pytanie kolejne, jakie do nas wpłynęło. Jakie zioła stosować w przypadku wrzodu, żołądka i dwunastnicy? Bardzo często pacjenci informują mnie, a innych lekarzy również. Mam wrzody, żołądka dwunastnicy. I wtedy trzeba dopytać zastanowić się, czy on ma te wrzody, czy też miał te wrzody. Bo one, to nie jest choroba, która trwa bez przerwy. Często pacjenci mieli taką, taki problem wrzodowy, na przykład lat temu 2, 3, 5 i dalej w okresie na przykład jesienno-zimowym, początek, początek tego okresu jesiennego, czy początek wiosny, wczesnej wiosny. Yy, czują dolegliwości bolowe w nadbrzuszu, czyli tutaj na samej górze, które wedle ich opinii są przejawem choroby wrzodowej. No nie jest to tak do końca. Często jak się już raz miało chorobę wrzodową, czy też cierpi się na takie stany zapalne żołądka, no to właśnie w tym okresie początku wiosny i początku jesieni ma się taki dyskomfort. I wtedy my zawsze zalecamy... Profilaktykę takich dolegliwości mieszanką ziołową, w skład której wchodzą zioła przeciwzapalne. Na czoło tam się wysuwają lukrecja, prawoślas, rumianek, nagietek i babka lancetowata. To są surowce znakomicie likwidujące stany zapalne. Czasami nawet po dwóch, trzech dniach stosowania pacjent czuje wyraźną ulgę. Y Czasami jest jednak faktycznie sytuacja taka, że pacjent ma chorobę żołądka i jest ona aktywna, i wtedy wymaga to na pewno konsultacji lekarskiej. Trzeba też zwrócić uwagę na dwie. Takie czerwone flagi, czyli informacje, które są, y, sugerują udanie się do lekarza natychmiast, to jest stolec o kolorze smoły, konsystencji smoły, taki czarny, bądź też wymioty y, taką treścią, która przypomina fusy od kawy. Wtedy natychmiast trzeba się udać do lekarza na SOR. Nie na drugi dzień do rodzinnego, tylko w tym momencie na SOR. Od razu. I y, teraz, y, 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 y. i w takim przypadku, oczywiście, lekarz zapisze odpowiednie leki trzeba je stosować, natomiast zioła, ta receptura, o której Państwu mówiłem, w stosuje się pomocniczo. Ale co jeszcze? Pamiętajcie Państwo o tym, że znakomicie spisuje się w leczeniu stanów zapalnych żołądka, ale też pomocniczo w chorobie wrzodowej, propolis, półek, propolis i półek pszczeli. Propolis może być stosowane oczywiście w postaci, w postaci nalewki alkoholowej. Często pacjenci robią sobie, kupując propolis od pszczelarzy, to jest bardzo dobrze rzeczywiście. Zwykle stosuje się 40 kropli takiej takie nalewki na, na odrobinę wody, a lepiej na, na mleko, wtedy się to lepiej rozpuszcza. Natomiast można też stosować preparaty w kapsułkach, gdzie jest ekstrakt propolisu, półek pszczeli. To też bardzo dobrze działa. Na 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 błonę śluzową y, y, żołądka, ale też na, na dobrze działa na dwunastnicę. Y, kolejnym surowcem zielarskim, o którym warto pamiętać w przypadku choroby w żołądka dwunastnicy jest mumio. Mumio, czyli ta czarna taka substancja, która czasami występuje pod postacią sote, takich woreczkach, czasami występuje i tu częściej się stosuje taką pod postacią y, takiego proszku y, w kapsułkach. Y, zwykle 200 mg, czyli dwa razy dziennie po 100 mg preparatu. My takiż preparat stosujemy w naszym Centrum Zielonarodnictwa, i także właśnie który zawiera mumio w swoim składzie. I to jest też y, taka, takie, takie panaceum na, na te zespoły, na tę te, na te chorobę wrzodową, żołądkę, żołądkę. Więc y, proszę Państwa, y, zioła preparaty pszczele oraz mumio. To, to są trzy rzeczy, które, które oczywiście można stosować, ale będąc bardzo ostrożnym. Gdybyście Państwo coś więcej chcieli się dowiedzieć na temat ziołolecznictwa, zachęcam do zakupu książki "Profiletka Zdrowotna i Witoterapia. Miałem przyjemność napisać z Panią Profesor Iwoną Wawer oraz drugiej książki, która opisuje historię życia ojca Grzegorza Sroki i jego... I, i koncepcje terapeutyczne, które wykorzystujemy w centrum Ziółleścisko i Grzegorza. Ziółleścisko i Grzegorza. Dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Sponsorem programu był Bonimed, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego.